świat się zmienia i potrzebujemy nowych informacji, nowych informacji o tym, co obywatele sądzą o przyszłości Europy w tym zmieniającym się świecie. Konferencja o przyszłości Europy jest próbą dotarcia do obywateli bezpośrednio, wysłuchania głosów obywateli w całej różnorodności tych różnych głosów. Obywatele, którzy nie mogli się wypowiadać na takie tematy, się wypowiedzą, głos zostanie wysłuchany i my ten głos usłyszymy. Więc jest to próba też użycia nowoczesnych mediów, aby zwiększyć udział obywateli w debacie europejskiej. Więc to pewien eksperyment, można powiedzieć, z zakresu demokracji bezpośredniej. Wynika z potrzeby szerokiej dyskusji z obywatelami, ale myślę, że tak szeroki, że to będzie nieocenione źródło po pierwsze informacji, a po drugie również rekomendacji, w którym kierunku mamy zmierzać. The future is in your hands.